Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z nieco innym filmem. Mam taki mini haul zakupowy ze sklepu krukam.pl. Także pokażę Wam, co kupiłam. Trochę zapasów, ale nie za dużo. Dziękujemy za zakupy. Super. Rachunek trochę ponad 100. I co kupiłam? Orzeszki ziemne. Pół kilo. Za dużo ich nie jemy, ale tak myślę, że i tak wychodzi taniej po prostu, a skoro i tak kupowałam, no to się przydadzą. I co tu dalej mamy? Już nie pamiętam, chociaż wiem, że na pewno było masło orzechowe i na pewno była pasta kokosowa. Jestem bardzo ciekawa. Teraz stała się dosyć modnym produktem, gdzieś tam na Instagramie i tak dalej. U Ani Lewandowskiej można w sklepie kupić. Ale tamta to jest bio i jest dużo, dużo droższa. Podobno smakuje trochę jak wnętrze Raffaello. Zobaczymy. 300 gramów i ona kosztowała coś koło 10 zł chyba. Co mamy dalej? Tahini. Dawno nie miałam. Też się opłaca u nich kupić. Zawsze, jak już raz zapłacimy za przesyłkę, to wolę trochę więcej rzeczy wyjąć. I co? Ona kosztowała też 300 gramów 10 zł. Równe. Dalej cynamon cejloński. Już od dawna chciałam wypróbować, bo podobno ten cynamon, który my kupujemy normalnie w sklepie, to nie jest tak naprawdę cynamon, tylko coś tam innego. A to jest prawdziwy cynamon cejloński, także jestem ciekawa, czy będzie jakaś różnica. Ja ostatnio bardzo dużo używam cynamonu, super z żurawiną smakuje, do owsianki na przykład. No i w ogóle jesień jest, więc wiadomo, cynamon na pewno będę go dużo używać. Co jeszcze wzięłam z przypraw? Imbir mielony, chili w płatkach, no w takich rozdrobnionych płatkach powiedzmy. Kolendra mielona. No właśnie, ksylitol nam się skończył, dlatego wzięłam zapas ksylitolu. Bo dosłownie mam reszteczkę. I tak samo skończyły mi się daktyle. Skończyły nam się daktyle, także wzięłam dwa opakowania. Po 600 gramów. No wiadomo, też są w dobrej cenie, a co? A raz kupiłam w Biedronce i się nacięłam, w ogóle by się okazało, że to nie było 100%, tylko z jakimś tam dodatkiem. I co jeszcze? 100% masło orzechowe. Mam nadzieję, że będzie dobre. Ostatnio jakie brałam? Ostatnio kupowałam w Piotrze i Pawle, było na promocji Go On chyba marki. I było dobre. A to myślę, że też. I mąka kokosowa. Znalazłam w internecie jakiś przepis na fajne takie batoniki, chyba to były bezpieczenia, więc będę eksperymentować właśnie z mąką kokosową. Też była w dobrej cenie, tak mi się wydaje przynajmniej, za jakieś chyba 6 zł jedna paczka, coś takiego. No i to wszystko.